bo niestety zbyt często się spotykamy ze stereotypami. Myślę, że nawet pan redaktor tym stereotypom troszeczkę uległ, dlatego że na przykład ja w relacji do pana redaktora nigdy żadnych agresywnych wypowiedzi, ani nawet kpiarskich nie miałem, a panu redaktorowi przydarzyło się zablokować mnie na Twitterze. Snoop Dogg. You know what?